Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Może nam dzisiaj czegoś w liturgii brakować. Nie ma organisty, nie ma gry na instrumencie, do której się przyzwyczailiśmy w niedzielę. Ale myślę, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest od Boga darem i z pewnością jakąś pomocą w odczytaniu tej Ewangelii może być także ta cisza, która będzie nam dzisiaj bardziej towarzyszyła. Mnisi żyjący w klauzurze, w zamknięciu, często powtarzają, że człowiek nie może zrozumieć żadnej relacji, w której się obraca, żadnej relacji, w której żyje, dopóki nie spróbuje wrócić do jej początku. A początkiem każdej relacji jest milczenie, jest cisza. Zanim zrodziło się w niej słowo, najpierw było milczenie. Przy czym milczenie i cisza bywają dla nas trudne, bo wtedy potrzeba się ostatecznie skonfrontować ze sobą. Znacznie łatwiej jest ciszę na różne sposoby zagłuszać. Czasem po prostu krzykiem, czasem jakimś wołaniem, słowami bez sensu. Ale gdy spróbujemy jednak zmierzyć się z ciszą, wówczas może łatwiej będzie nam także zrozumieć i spotkać siebie. Dzisiaj Chrystus mówi, myślę, że to jest naprawdę dobra nowina, że przed Nim nie musimy niczego udawać. Nie musimy niczego w swoim życiu zakrzyczeć. Przed Bogiem możemy być utrudzeni i obciążeni. Dzisiejszy świat często nam na to nie pozwala. Promuje się życie aktywne, ciągle w poszukiwaniu samorozwoju, ciągle w poszukiwaniu czegoś więcej, nowych doświadczeń, nowych wrażeń, przyjemności. Ale każdy z nas doskonale wie, że nie całe życie nasze tak wygląda. Że są też te momenty, kiedy jest nam trudno, kiedy czujemy się osamotnieni, kiedy czujemy się przygnieceni nawału codziennych spraw, obowiązków, planów. Możemy tacy być przed Bogiem. Pan Bóg wychodzi do nas z nadzieją pokrzepienia. Chce nam dać pokrzepienie. I to słowo, jeżeli się w nie wczytać, pokazuje nam, w jaki sposób można to pokrzepienie uzyskać, w jaki sposób można wrócić do siebie, w jaki sposób można wrócić do radości ze swojego życia. Są takie trzy momenty, które wymienia Jezus, trzy wezwania w tym krótkim słowie. Najpierw przyjdźcie do mnie wszyscy, przyjdźcie. To znaczy, bądźcie aktywni, wyjdźcie z pewnej bierności. Czasem w życiu czekamy na to, że szczęście samo nas spotka. Czekamy na to, aby ktoś się do nas odezwał, żeby ktoś zadzwonił, ktoś napisał. Chociaż tak naprawdę to my potrzebujemy kontaktu. To my chcielibyśmy porozmawiać, powiedzieć, że nam ciężko, że kogoś potrzebujemy. Ale zamiast to robić, trwamy w pewnej bierności, w oczekiwaniu, które tylko wzmaga żal i smutek. Przyjdźcie
to znaczy także wezwanie do wejścia w relacje, żeby jakąkolwiek relację zbudować czy odbudować, potrzeba przestrzeni spotkania, potrzeba tego, żeby ze sobą być. Jeżeli ja chcę zbudować relację z Bogiem, jeżeli chcę zbudować relację z drugim człowiekiem, potrzeba, żebym po prostu miał na to czas, żebym nie uciekał w samotność, w izolację, w zamknięcie i skupienie na sobie. Podobno największym cierpieniem człowieka jest ten moment, kiedy myśli tylko i wyłącznie o sobie. I wcale nie są to dobre myśli. Tylko takie, które oskarżają, które czasem niosą w sobie jakieś poczucie winy, poczucie straty, poczucie niedoskonałości. Każdy z nas tak naprawdę pragnie wyzwolenia z tego myślenia i zamknięcia na sobie, na siebie. I do tego trzeba, żebyśmy się ruszyli, żeby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: przyjdźcie, ruszcie się. Ale to nie wystarczy. Później jest: weźcie na siebie moje jarzmo. Weźcie na siebie. Dzisiaj świat uczy nas tego, żebyśmy żyli w pewnym poczuciu samodzielności, samowystarczalności. Uczy nas, że nie potrzebujemy drugiego człowieka do szczęścia, że nasze relacje mogą być przygodne, że nasze relacje mogą być pozorne, płytkie, że nie potrzebujemy wcale tych głębokich więzi, nie potrzebujemy się poświęcać dla drugiej osoby, bo przecież tak bardzo można się w takiej relacji poranić. Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, to znaczy bądźcie gotowi, żeby przyjąć coś i kogoś przede wszystkim do swojego życia. Jezus mówi o jarzmie, które nam się może kojarzyć z pewnym obciążeniem, ale pewnie warto sobie przypomnieć, czym jarzmo jest. O takie narzędzie rolnicze, które służyło do tego, żeby para wołów czy jakichś innych zwierząt równo ciągnęła narzędzie rolnicze. Jarzmo było zawsze przynajmniej dla dwóch. Jezus, który mówi o tym, żeby wziąć razem z Nim jarzmo, to jest Jezus, który zaprasza do wspólnoty. Pewnie tym różni się od wielu innych bóstw, także tych, które dzisiaj sami sobie tworzymy, że nie zostawia nas z prawem, z moralnością samych, ale mówi, że będzie razem z nami nosił to wszystko, co jest obciążeniem i utrudzeniem. To wszystko, co w przykazaniach, w Ewangelii może nam się wydawać trudne. Zaprasza nas do współpracy, zaprasza nas do wspólnoty, do tego, żeby z kimś podzielić to, co jest naszym zmaganiem. I znowu, pewnie każdy z nas nosi w sobie pragnienie tego, żeby po prostu zostać wysłuchanym, żeby ktoś obok nas był, niekoniecznie, żeby nam dobrze radził, niekoniecznie, żeby wskazywał nam, jak żyć, ale po prostu, żeby przyjął nas takimi, jakimi jesteśmy, żeby był z nami, żeby szedł z nami. Mówi się, że prawdziwa przyjaźń polega nie na tym, że przyjaciele patrzą na siebie, ale że patrzą w jednym kierunku. Nie kontemplują siebie, ale wspierają się we wspólnej drodze. I to jest zaproszenie Jezusa z tej Ewangelii. I trzeci element: przyjdźcie, weźcie na siebie moje jarzmo, ale także uczcie się ode mnie. Nie wystarczy kogoś przyjąć do swojego życia, nie wystarczy kogoś wysłuchać. Potrzeba także, aby to wysłuchanie, to przyjęcie coś w naszym życiu zmieniło. I najczęściej tutaj jest największy problem, jeżeli chodzi o nasze relacje. Bo często już wiemy wszystko. Już wiemy wszystko o Bogu, już wiemy wszystko o drugim człowieku. I chociaż słuchamy, to nie słyszymy. Wychodzimy z założenia, że już nic ciekawego nas nie spotka. Jak często tak przeżywamy mszę świętą, jako coś, co powtarza się co tydzień, słowo, które słyszeliśmy już wielokrotnie, Ewangelie, do których sami nieraz sięgaliśmy. I to powoduje, że nie przyjmujemy tak naprawdę tego słowa, nie przyjmujemy Boga, a czasem, jeżeli tak samo wyglądają nasze relacje, że już dobrze wiemy, co usłyszymy od osoby najbliższej, co usłyszymy od męża albo co usłyszymy od swoich dzieci, to te relacje tak naprawdę tylko i wyłącznie niszczą, a nie budują się. Przyjąć postawę ucznia to jest
zachęta tej Ewangelii. Na początku padło słowo, że Jezus wysławia swojego Ojca za to, że zakrył pewne tajemnice przed mądrymi i roztropnymi, objawił je prostaczkom. To słowo prostaczkowie różnie można tłumaczyć jako dzieci, ale także jako niedorosłych, młodych uczniów szkoły rabinackiej, którzy uczyli się, przyjmowali rozumienie słowa. I postawa, do której zachęca nas dzisiaj Jezus, to jest postawa uczniów, postawa tych, którzy potrafią nie tylko słuchać, ale także przyjąć pewną prawdę, która zaczyna rezonować w życiu i zmieniać to życie. Nieraz tak jest, że potrafimy słuchać, ale czy potrafimy usłyszeć? Czy potrafimy przyjąć to, co ktoś do nas mówi? Czy potrafimy się zachwycić drugim człowiekiem? Przecież Pan Bóg objawia nam się ciągle na nowo, w innych sytuacjach naszego życia, w innych okolicznościach. Tak samo drugi człowiek, nawet jeżeli dobrze znamy swojego męża, swoje dzieci, przecież nasze życie się zmienia. I ta osoba, która nawet towarzyszy nam wiele dekad, dzisiaj jest już zupełnie inną osobą, niż była przed 30 czy 50 lat. Ale czy ja nadążam i chcę poznać tę osobę dzisiaj? Czy ja chcę poznać tego Boga, który mi się dzisiaj objawia? Czy w tej relacji nie zatrzymałem się na poziomie dziecka? Przyjdźcie do mnie wszyscy, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Największe obciążenie i utrudzenie to to, gdy człowiek zostaje w życiu sam, skupiony na sobie. Gdy nie ma obok siebie osoby kochającej, z którą może dzielić swoje życie. Gdy wydaje mu się, że wszystko musi robić sam. I wreszcie, gdy niczego nie potrafi w swoim życiu zostawić. Gdy nie godzi się na to, żeby w życiu zaszła jakakolwiek zmiana. Takie życie jest naprawdę trudne i może stać się jarzmem. Ale można także zmienić to życie. Wtedy, gdy zgodzimy się w swoim życiu na pewną aktywność, na zostawienie tego, co może znane, ale co wcale nie daje nam radości. Gdy zgodzimy się na to, żeby dzielić z kimś swoje życie, żeby pokazać prawdę o sobie, otworzyć swoje serce przed drugą osobą, tak żebyśmy mogli z kimś nieść jarzmo naszych obciążeń i utrudzeń. I wreszcie zgodzimy się na to, żeby życie nas jeszcze nieraz zaskoczyło. O to wspólnie się módlmy.